Ta konferencja wpisuje się w wiodące obszary kształcenia Uniwersytetu WSB Merito Opole, to jest zarządzanie, bezpieczeństwo, logistyka i psychologia. Prelegenci, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą konferencję, to wyjątkowi liderzy. Podzielą się z nami, z uczestnikami, swoją wiedzą, wynikami badań, a przede wszystkim doświadczeniami, dzięki czemu zarysujemy obraz współczesnego, skutecznego lidera wraz z wielowymiarowym kontekstem wyzwań, z jakimi musi się mierzyć. Będę dzisiaj mówił o liderowaniu w samorządzie. Będę opierał się na praktyce, która dotyczy miasta Opola i moich doświadczeń jako ponad dziewięcioletniego prezydenta Opola. Myślę, że ciekawa działka do konfrontowania z tymi wielkimi liderami, którzy mierzą się z wielkimi wyzwaniami, pokaże jak na forum samorządów, czyli na znacznie mniejszej społeczności, pojawiają się wyzwania, których się nie spodziewamy, jak sobie z nimi radzić i oczywiście jak to jest być liderem w samorządzie, co może sprawić o tym, decydować o tym, że takim liderem się zostaje w uznaniu mieszkańców i jest się wybranym, bo samorządy to takie miejsca, w których liderów się wybiera, wybierają ich mieszkańcy. To różni często samorządy od tej polityki wielkiej, gdzie ten proces wyborczy jest bardziej oddalony od wyborcy, więc liderem się oczywiście zostaje, ale decydują często o tym węższe gremia bądź inne okoliczności, które sprawiają, że rzeczywiście pełni się taką funkcję. Czas oczywiście przynosi nowe doświadczenia i też rewiduje pewne spojrzenia i tylko ludzie bezrefleksyjni rzeczywiście nie reagują na to, co wokół nich i nie dostosowują się do tego, co wokół nich, a rzeczywiście bycie liderem to w wypadku samorządu reprezentowanie ludzi. Ci ludzie też są zmienni, więc trudno mówić o tym albo trudno założyć, że można być cały czas takim samym. Można, natomiast często oznacza to po prostu utratę pozycji lidera, rozczarowanie tych, którzy popierali takiego lidera, czy głosowali na niego, więc rzeczywiście ja też przez te 9 lat przeszedłem sporą ewolucję. Nie powiem, czy na plus, czy na minus, bo to nie jest kwestia oceny plus czy minus, tylko po prostu ewolucję wraz z wyborcami do punktu, w którym jestem w tej chwili, w którym na pewno sprawy patrzę troszeczkę inaczej. Przede wszystkim na naszej konferencji zajmujemy się szerokim spektrum przywództwa, nie dotyczy to tylko przywództwa politycznego. Poprzez tą konferencję chcemy dać taki wyraźny sygnał światu, bo to jest konferencja międzynarodowa, że jedyną drogą długofalowego i takiego konsekwentnego kształtowania ładu na świecie, takiego dobrostanu na świecie jest właściwe kształtowanie liderów. Odważnych liderów, autentycznych liderów, liderów, którzy kierują się zasadami i liderów, którzy wezmą odpowiedzialność za przyszłość naszej ziemi, naszego świata. Nie można powiedzieć, że w policji czy w służbach mundurowych można zastosować takie same zasady jak w korporacjach, bo to zupełnie coś innego. Tutaj nie działamy pojedynczo, to na lidera pracują jego podkomendni. I to od nich zależy, jak lider też będzie postrzegany. Teraz powiem bardzo niepopularną kwestię. Lider w służbach mundurowych musi mieć ogromną pokorę w sobie. Idzie to w dobrą stronę. Za każdym razem są liderzy bardzo pozytywni. Są oczywiście te negatywne osoby, które, jak przysłowie mówi, że łyżka dziegciu może zepsuć smak miodu w całej beczce. Tak? I tutaj w tym tak samo jest z tym liderowaniem. Jedna osoba, która nie działa według ogólnie przyjętych zasad, tych właściwych, no, może zepsuć wszystko, co do tej pory się robiło. The most challenging is to order the subordinates for something they don't want to do. It's very dangerous, our job, and the leaders have to be a role model, the leaders have to be educated very well, and here the Apollo University shows not only for military but also for non-military leaders that they are doing their very best. So from my perspective, education is the key for success. Żeby rozwijać młodych, skutecznych liderów, zdolnych do radzenia sobie ze stresem i umiejących posługiwać się, poruszać się w świecie nieprzewidywalnym, w świecie VUCA. To jest chyba najważniejsze, żeby byli zdolni do tego, żeby być skutecznymi i efektywnymi. Trzeba być liderem i człowiekiem dla wszystkich. Dziś podpisuję umowę z Uniwersytetem Charleston, tutaj mamy reprezentanta tego uniwersytetu, właśnie w kierunku konsolidacji wiedzy i umiejętności, żeby tych liderów lepiej rozwijać i kształcić.
We have in our leadership department, we have a very large population of students that are active duty United States military, as well as United States law enforcement and state police, city police, sheriffs. So we believe in educating this whole population. It's not meant to replace any of the military training or education that they receive within the university, but we augment that, and by providing instruction on team building, building trust, and having those conversations. And many of our students that we have in our leadership department, I met Peter and Colonel Small while I was recently retired from the Army. I'm also a veteran. I spent 31 years as a Green Beret in U.S. Army Special Forces, and I got to know them when they were working at the Military University of Land Forces in Wrocław. So we've continued our partnership today, and during my career, I worked with the Polish Army, I worked with the German Army, I worked with armies in Africa, as well as Bosnia and Kosovo, and I think it's essential because as a NATO partner and as a European partner, it's essential for the success of the organization, and it helps to build that trust.